No antyterroryści nie wili, ale tam parę przypadków było, ale to się nie nadaje do kamery, proszę Państwa. Lepiej nie, bo jeszcze ktoś obejrzy, kto brał w tym udział i z tego może wyjść niezły klops. Te historie są dziwne, tylko bardziej takie zaskakujące. Mam dziś dla Was coś specjalnego. Oto seria z tatuatorami, czyli jedno pytanie, jeden film, wiele, bardzo różnych odpowiedzi. To jest zabawne, może być śmieszne, ale z drugiej strony też daje trochę do myślenia, więc bierzcie to jako fajną rozrywkę, ale też jako małą nauczkę. To co? Zaczynamy! Jedno czy kilka? Jeszcze na początku mojego tatuowania zrobiłam sobie przerwę w trakcie dziarania, no i ten mój klient był ze swoim kolegą, osobą towarzyszącą. Jak wyszłam do toalety, to ten kolega sobie zrobił tatuaż moją maszynką i jego igłą na dłoni. Taki uśmieszek, tak tu w tym miejscu. On w ogóle, nie wiem, czy on był świadomy i jak tak przyszłam, pytam się, co ty robisz? A, no chciałam się zrobić tatuaż. Chciałam zobaczyć, jak to jest. Byłam bardzo skonsternowana, nie wiedziałam, co mam powiedzieć, tylko ręce mi opadły. Najbardziej taka pokręcona rzecz. Kiedyś przyjechały do nas trzy kobiety, takie no grubo po 50. Wszystkie na w sztok. Postanowiły, że zrobią sobie u nas tatuaże, rozkręciły sobie u nas melanż. Głowa w betoniarce! No i były strasznie roszczeniowe. Finalnie wyszło tak, że z 2 godziny po zamknięciu studia siedzieliśmy razem z nimi i się z nimi użeraliśmy, w końcu wyjechaliśmy z sesji. Jedna była na pewno położną z jakiegoś podwarszawskiego szpitala, chyba Nowy Dwór Mazowiecki. Pozdro. On był pilotem jednych z bardzo dobrych linii lotniczych i się zapytałem go, czy latał kiedyś na kacu. Samolotem powiedział, że tak. Gościu powiedział mi, że jest taka robotyka, że już jak gdyby nie ma się czego bać, ale mnie to przeraziło, no nie. Ja na przykład miałem takiego jednego chłopaczka, który powiedział, że wyjdzie tylko do bankomatu i nie wrócił, ale to myślę, że każdemu się zdarzyło. Robiłam mu tatuaż na łydce i tak go bolało, że przez dobre, nie wiem, godzinę, półtorej dar się w niebo głosy, ale to naprawdę było darcie się. To nie było krzyczenie, że oła, że boli, tylko faktycznie darcie mordy. I taką wyjątkową częścią tego było to, że komentował tatuaż w stylu Dariusza Szpakowskiego. Na zasadzie, proszę Państwa, co tutaj się dzieje, co to są za akcje? I miał takie flow, że nie powtórzył się ani razu w tym wszystkim. Kurde, nie wiem, czy dziwne, jakieś takie... Nie no, dziwne to jest w sumie. Przychodzi raz typ na dziarkę. Dobrze zaczęło. Przychodzi gość, kolega mu stawia linię, powiedzmy, nie wiem, 2 centymetry. Ty w tym momencie mówi jakieś coś niezrozumiałe, był co najmniej kosmitą. Kicha. I zaczyna lecieć tak na twarz, nie? Tak na płasko po prostu pach z tego całego miejsca, w którym siedział, no to go tam zdążyliśmy złapać, żeby sobie nie rozwalił twarzą podłogi, podłogą twarzy. Go tak odsuciliśmy troszkę, znowu powiedział coś dziwnego, znowu kiknął i znowu tak odpadł, nie? I potem się okazało, że no w sumie śniadania nie jadł. Spał 2 godziny, no czyli przyszedł prawidłowo przygotowany na tatuaż, jak powinien. To było dla mnie dziwne na maksa, nie? Po takiej tej linijce malutkiej odpada gościu. Są 3 kolesi chcieli sponsorować swojemu koledze tatuaż. Miał być to napis na pośladku. Napis był w języku niemieckim, na polskim brzmiał: pierwszy, kto mi wyruchał w dupę, to mój brat. Zrobiłem ten napis, wyszedłem tylko dosłownie na chwilę do toalety i po powrocie postanowili dokończyć ten tatuaż i narysowali mu tam sami kutasa, maszynką, wydziabali mu. To byli turyści, więc byli przelotem, więc więcej nie widziałem. Przyszła do nas grupa chłopaków na wieczorze kawalerskim i chciała nastraszyć pana młodego, żeby wykonać mu tatuaż, którego tak naprawdę mieliśmy nie zrobić, tylko go nastraszyć, odbić wzór. Koledzy mieli powiedzieć, że to tylko żart w momencie, jak już będzie igła dosłownie przy jego pośladku. Ostatecznie jakby chłopaki byli trochę zbyt pijani i stwierdziliśmy, że niestety jednak nie podejmiemy się. Do mnie kiedyś napisała klientka, która chciała tatuaż dla swojego syna i to miał być jakiś tam napis, ale powiedziała, że jej syn ma 8 lat. Czy to w ogóle nie będzie problem? No właśnie, był problem. Powiedzmy, że od samego początku ta sesja wyglądała bardzo dziwnie, bo dużo tak mącił, nie do końca wiedział, czy chce ten wzór, czy nie chce. Niby z jednej strony mówił mi, że tak, bardzo go chcę, bardzo mi się podoba, a z drugiej strony tak nie do końca wyglądał na zadowolonego. Sama nie byłam pewna, czy jest zdecydowany, czy nie. Powiedział, że tak, jest gotowy, jak najbardziej. Zabraliśmy się za tatuowanie i przez całą sesję sapał. Sapał tak ciężko. Jak tylko go dotykałam, igłą robił tak. I nie byłam pewna do końca, czy jego boli,
czy on jest niezadowolony. Skończyliśmy tą sesję, pochapał sobie tak przez 4 godziny i jak skończyliśmy, stwierdził, nie no, jest super, jestem bardzo zadowolony i wyszedł. I do teraz nie wiem, o co chodziło. Dawno, dawno temu poprosiłem klientkę, żeby się przygotowała i rozebrała, a robiliśmy tatuaż gdzieś w okolicy brzucha. No i owszem, jak wróciłem już na miejsce gotowe, to klientka owszem była przygotowana, zupełnie naga, elegancka, czekała na akcję. Przyszedł do mnie klient, który już miał jakieś tatuaże na sobie, więc nie podejrzewałam go o to, że będzie jakaś sytuacja kryzysowa i robiliśmy taki wielki napis na barkach. No i on sobie tak usiadł na krzesełku, że oparł się plecami o to krzesło. Mija około 40 minut i on nagle tak umilkł. I ja się go pytam, hej, czy wszystko jest w porządku, bo tak nagle się przestałeś odzywać i on w tym momencie zrobił taki do przodu, że tak powiem, takiego delfina, przyżarował czołem o podłogę, po czym wstał i powiedział, przepraszam, zamyśliłem się. Powinien znać reakcję swojego ciała, bo już miał nie jeden tatuaż, no ale jak widać, nie każdy się zna na sobie aż tak do końca. To było na Powiślu jeszcze, jak tatuowałem w mieszkaniu, miałem studio po prostu, wparowała mafia. Co? Gówno. I niestety musieliśmy zakończyć spotkanie, na szczęście jeszcze tatuaż był niezaczęty. Jeszcze pamiętam, ganialiśmy później po osiedlu z nimi. Wiesz, masakryczna w ogóle afera z tego wyszła. To był najlepszy hit, chłopakowi robiłem rękaw i to była chyba jedna z ostatnich jego sesji, jak nie ostatnia sesja. Dał mi część, powiedział, że mi dośle i skończyło się tym, że wysyłała mi pieniądze jego dziewczyna, żeby sobie już po prostu wstydu nie robić, bo ten chłopak po prostu stwierdził, że on mi nie dośle tych pieniędzy. Koniec końców powiedział, że mu ten tatuaż się nie podoba, no. Tylko szkoda, że to już było po całym rękawie, no ale wiesz jak to jest. Debil zawsze będzie kombinował, żeby tylko nie zapłacić. No. Pozdrawiam. Szkoda gadać. No. Był koleś, który przyszedł z ulicy. Tu, wiesz, nic nie robiłem i stwierdził, że musi mieć koniecznie tatuażyk, więc spoko. No to mam czas na mały tatuaż i zrób mi XD. Dobra, myślę sobie standardowo jakieś małe XD gdzieś, nie wiem, czy to na ręce, czy na żebrach, czy cokolwiek, ale tu chyba muszę pokazać. To nie było małe XD. Robiliśmy plecy, on był chyba w sztosie po imprezie weekendowej. Wypił na sesji 8 browarów i 4 serce wiśniówki i był trzeźwy. Kiedyś jak jeszcze tatuowałem w sumie w domu, czy mieszkałem z przyjacielem, pozdrawiam Siamora, i się dzieraliśmy o jakiejś chorej godzinie w chory dzień, czyli była prawdopodobnie jakaś niedziela albo poniedziałek. Tak czy nie było w 3:30 rano, stwierdził, że kurde, to robimy mu dziarę jakoś na udzie. No i wszystko fajnie, pięknie, tylko że w połowie tej dziary nam stopka przestała działać, ona tak dogorywała, kable się w niej po prostu przerwały. No i był mały fakap nam tutaj wyszedł, że nie można było dziarki skończyć. Sposobem otwieracza samochodów, kabelki na krótko, plomba do maszynki i jedziemy po prostu. Kiedyś w trakcie tatuowania zadzwoniła do mnie mama. Mama do mnie często dzwoni, często mam ją na słuchawce, na bluetoothie. Cześć mamo, co tam? A, odebrałam twoje wyniki. A, jesteś w ciąży. A ja tak siedzę i... Ale no, to było dość specyficzne, biorąc pod uwagę fakt, że poinformowała mnie o tym moja mama, a ja już tak przed jakimiś badaniami rutynowymi, także... Czyli do końca sesji generalnie myślałaś o tym, że jesteś w ciąży. Chyba przerwałam ją wtedy, tak mi się wydaje, że musiałam wyjść, bo byłam strasznie zdruzgotana tą informacją. Ale spoko. Pozdrawiam cię, Igi. Przyszła dziewczyna na tatuaż z koleżanką. Padł pomysł, żeby walnęła setkę na odwagę, ale nie więcej, bo wcale to nie pomoże. Wręcz przeciwnie. No i z tej setki zrobiły się 200, a potem się zrobiło 0,5 litra. Po 0,5 litra było jeszcze piwo i drugie piwo, gdzie finalnie przyjechała policja, bo przejeżdżała akurat radiowozem, a jedna z dziewczyn leżała na trawniku. Air Force One, helikopter w ogniu. Było grzecznie, po prostu podziwiała gwiazdy, tak? Pani około 60 lat, od razu jak weszła wiedziałam, że jest zagorzałą katoliczką, z wielkim krzyżem po prostu na piersi. Podczas sesji zapytałam ją, czy jadła śniadanie. Powiedziała, że nie, bo jest czwarta faza księżyca. W związku z czym ona przez cały tydzień nic nie je. Że tatuaż jest czerwony dla Jezuska, bo krew Jezuska była czerwona. Mówiła, że Jezus to jedyna osoba, którą kocha w życiu. Jedyna osoba, która kocha ją. I generalnie była taka nawiedzona. Trochę bałam się pytać o różne rzeczy, bo nie wiem, faza księżyca. Nie, to raczej to jest z takich pokręconych rzeczy, to zwykle miałem klientów, którzy mi zasypiali na sesji. Tak jak Olaf, którego pozdrawiam, biały szum. Po prostu zasnął, bo dźwięk maszynki przypominał mu biały szum, który odpalał dzieciom do zaśnięcia. Przyszedł ktoś nasz panem na federalną i
A był taki jeden, tak. Nie, ale to powiedziałem, żeby spieprzono. Zdecydowanie po prostu niech bije strzałę. Rozumiem przyjść po piwku, ale kurwa nie tak, żeby wiesz, rzuć gumę cały czas, że tak powiem, nie mając jej w ustach, no. Zalszczęko, ścisk! Klientka, którą myślałam, żebym musiała przyklejać taśmą izolacyjną do stołu, ponieważ zdecydowałaś na tatuaż na łydce. Jak się okazało, jednak ta łydka ją bardzo mocno przerosła. Co było dziwne, bo dziewczyna była cała tatuowana i tylko miała do zrobienia łydkę. I ta łydka ją naprawdę przerosła. Bardzo mocno. Dziewczyny nawet nie mogłam dotknąć ręcznikiem papierowym. Ja tylko dotykała ona zaraz noga w powietrze. Myślałam, że mi zęby wybije. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i obczaj moje social media, które właśnie teraz pojawiły się na ekranie. Spędziłem na tych nagraniach 3 tygodnie, a na montażu prawie 2 miesiące. Oczywiście nie tylko tego filmu, bo pojawią się jeszcze kolejne. Jeśli kogoś znacie, zostawcie komentarz, dajcie znać, których z tych tatuatorów już kojarzycie. Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak ja, kiedy słuchałem tych historii na żywo. A uwierzcie, nie było mi łatwo wybrać tych najlepszych. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień o 17:30. Siema!